Na świecie był już czerwiec, gdy Kasjana wypuszczono z aresztu. Przepił kożuch, bo mu zawadzał, ściągnął zaś z wozu przed szynkiem czyjąś świtkę, ukradł czółno trochę drobiazgów po kramikach na rynku i przepadł jak kamień w wodę. I oto pewnego dnia znalazł się w Sydorach na odwieczerz, gdy chłopi wracali z sianorzęci, i poszedł wprost do Naumowej chaty. Trafił na scenę małżeńską, Hrypa lajała, że Naum mało kosi, pół dnia na rzece za rybą i tręży, że sąsiedzi już działy pokończyli, a on swój zgnoi, bo na deszcz się zanosi, że bydło pomoże zimą, że ona tylko wstyd ma i hańbę z takiego hultaja, że go wreszcie precz wygoni z chaty i z roli. Byle nie z komory, Zozulko, serdeńko, zaśmiał się Kasjan, a obejmując ją w pół i odwracając do pieca dodał: jest co dla mnie zjeść? Ach ty świstunie, rozpogodziła się natychmiast baba, wrócił ty, no siadaj, zaraz ci co dobrego dam, jajecznicy z mlekiem. Naum, który na progu kosę klepał, rzucił wnet robotę. A panienka nasza jak gospodaruje? Dopytywał się Kasjan. Na schwał, już i luk posiali, i łąki sama rozdala, i we młynie pilnuje, i chorego opatrzy, i sama wszędzie dojedzie i dopłynie. A z rybą jak? 2 grosze drożej płaci jak moszko, ludzi radzi, bo i waga sprawiedliwa, każdy co złowi oddaje. Zrobili skrzynkę w zatoce, tam ją trzymają do niedzieli, a w niedzielę to we 2 czajki płyniemy do Filipowa, Zachar z mąką, ja z rybą. To ja za to już innego drobku za łąki nie mam. Nawet baba rada, bo to i ona się wlecze ze mną i na ludzi popatrzy, a co się z Żydem nalaje? Ha, oj dureń, sprzedałby to beze mnie, potrafiłby zważyć albo dorachował się szóstaków, wyzwierzyła się baba. Sama panienka mi przykazała, pomóżcie Hrypko mężowi. Ha, panienka nasza wie, kto rozuma. Siadajże, Kasjan, jedz. Naści, młodyco, pić za to, rzekł, dając jej buklaszek. A Likta moja szanuje się, a wspomina mnie. Aha, wczoraj u nas była i powiada, gdzieś czart, chwała Bogu, uchwycił Kasjana. Oho, tak i wspomniała, zaśmiał się zadowolony. No, to ty Hrypo ją zawołaj. Powiedz, że ja jej chustkę jedwabną przyniósł i pierścień z czerwonym oczkiem i jeszcze coś na koniec. Niech się nie boi, bić nie będę. Och. Niech przyjdzie, wypije czarkę. Zaraz pójdę, a ty Naum odstaw garnek jak zakipi i wieprzowi zanieś ceber. Ale odstawię, zaniosę, zamruczał Naum, gdy wrota za nią skrzypnęły. Niechby nie przyszła, warknął Kasjan. Ale przyszła, tylko kazała czekać na siebie godzinę i przyszła wprost od żaren, ubielona, zatoczonymi rękawami, niby po rzadkie sito do bratowej. W chacie tymczasem zeszło się paru chłopów i sąsiadów na gawędę. Naturalnie zniknięcie Żyda i starosty było niewyczerpanym tematem, a tyle było przypuszczeń, bajek, plotek, że przechodziło w legendę. Ostatecznie przekonał się Kasjan, że nikt bardzo pilnie, nawet rodzony syn starosty, nie szukał, bo kat był dla rodziny, a tyran dla wsi. Zniknięcie zaś Żyda łączyło się z przybyciem Zośki, więc chłopi byli przekonani, że panienki prawo było lepsze i Żyd ustąpić musiał. Zresztą zmiana była na lepsze, więc wszyscy siedzieli cicho. Gdy Likta weszła, mówiono właśnie o starostowym jedynaku, że do ojca niepodobny, spokojny, pracowity, cichy. Doskonały chłopiec, dodała ona do pochwał. Ni lichego słowa, ni kulaka pewnie żonce nie da. Nie bój się, bez daj racji bić nie będę, rzekł Kasjan. Chodź bliżej, czarka nalana, pij. I lubo na ciebie patrzeć. Może, ale mnie nie lubo na ciebie, ani wódki nie lakoma. Daj, Hrypo, sito. Likta, wypij, nie kręć się, mruknął Naum i podał jej kieliszek. Jak twój traktament, to nie wyleje. Wypiła jednym tchem i poczerwieniała. Sprawiedliwy spirt, zaśmiała się. Od dziewka, od zuch, zaśmieli się chłopi. Dlategoż moja, że taka, rzekł Kasjan. Taka ja twoja będę, jak i jaskółka twoja. Cyganki są dla halajów, wolokitów, a nie gospodarskie córki. To ty, cyganko, będziesz, ale będę, jak ty kniaziem. A jaż nie kniaź? U każdego gospodarza zagonów kilka, a mój cały świat. I turma twoja. A twój będzie dół w piasku, albo ja. Lichtę podniecał alkohol, oczy jej palały. Ej, Lichta, nie żartuj, bo ci każę przeprosić. Każesz, ojoj, każ, spróbuj. Założyła ręce na piersiach i dyszała złością. Kasjan się śmiał. Lichta, za toś mi milo, żeś taka honorna. Na, wypij jeszcze czarkę. Toć nie zapoiny, nie bój się. A może ty już pijana, babska głowa słaba? Mocniejsza za twoją. Wypiję 10 szarek, ani twoją nie będę, ani cię nie przeproszę, ni ty mnie nie zwojujesz. Ni za jaką cenę moją nie chcesz być? Chyba byś mi dał kota, co jaja niesie, zaśmiała się. Po drugiej czarce. Jest taki, zaśmiał się Naum. U Niemca w szafrance na łańcuchu pod daszkiem stoi. Aha, puchacz, prawda, istny kot, potwierdzili chłopi ubawieni. No to ja ci go dostarczę. Dostaniesz, aha, spróbuj. To może mi z 10 dębów dostaniesz z szafranki? Czemu nie? Dostanę. No, to i mnie wtedy dostaniesz. Słyszeli wy? Zawołał Kasjan do świadków. Ojoj, gotowi ją tobie sami przyprowadzić, odpowiedzieli chórem wśród ogólnej wesołości. Kasjan zbliżył się do dziewczyny. No, daj gęby na zadatek. Dostał pięścią między oczy, że aż się zachwiał. Dali Bóg. Byka by położyła, pochwalił i sięgnął za nadrze. Naści, gościńca. Zamigotała w oczach dziewczyny jaskrawa, jedwabna chustka. Zawahała się chwilę, wzięła do ręki. Wszystkie baby poczęły oglądać, podziwiać. Pokusa była wielka, ale Lichta się przemogła. Cisnęła mu ją w oczy. Idź do diabła z twoją chustką. Durna ty, oburzyła się Hrypa. Nie chcę, to ty weź, rzekł Kasjan niby obojętnie. Dziewczyna odwróciła się, żal ją porwał. W całych Sydorach nikt nie tylko nie posiadał, ale nie widział takiej śliczności. Porwała sito i wyszła prędko z chaty, bo jej się raptem płakać zachciało. A Kasjan jakby zapomniał epizodu ze swą lubą, zaczął z chłopami pić i bajać.